Skończyło się nabożeństwo, ale zaczyna się właśnie obiecana rozmowa i też obiecana wystawa. Wystawa, mówiłem o artefaktach adwentystycznych, ale skoro są artefakty, to jest też kustosz, a naszym kustoszem dzisiejszej wystawy jest Michał Sędzik. Jest z nami też pastor Zenon Korosteński, jest Aleksander Sośnik, który prowadził dzisiejsze nabożeństwo. Może króciutko najpierw, Aleksandrze, pierwsze wspomnienie, jakie pamiętasz, najdawniejsze ze zboru, jednym zdaniem? Spacer 6 kilometrów na ulicę Bracką w wieku może 4-5 lat. W każdą sobotę pewnie. W każdą sobotę. Dobrze, zaczynamy od moich artefaktów. Zacznę może od czegoś, co ja jeszcze dobrze pamiętam i co jest dla mnie takie familiarne, czyli podręcznik szkoły sobotniej. I tutaj do panów pytanie. Te wszystkie powtórzenia szkoły sobotniej, te wszystkie sprawozdania, po co to było? I może tutaj zaczniemy od pastora, potem nauczyciela, też zawodowo i na końcu kustosza naszej wystawy. Może ja zacznę. Znane jest takie powiedzenie pedagogiczne, że matką wszelkiego nauczania jest powtarzanie. I to leżało u podstaw założycieli szkoły sobotniej, że ten sam temat praktycznie był 4 razy przestudiowany. Indywidualnie w domu, jako nowa lekcja w czasie szkoły sobotniej, za tydzień przypomniana jako powtórka i jeszcze na następny tydzień w największym streszczeniu jako sprawozdanie. To, co dzisiaj przeżywaliśmy. Czy tutaj wieloletni Belfer zgadza się z tym edukacyjnym podejściem? Naturalnie, ale ja mam jeszcze coś do dodania. W Kościele Adwentystów we wszystkich krajach, na całym świecie ten system był taki sam. Michale, która tutaj z lekcji szkoły sobotniej, bo mamy różne egzemplarze, jest dla ciebie jakaś szczególna? Albo najstarsza, albo którą byś wyróżnił? Bo widzę, że oprócz tej, którą pokazałem, no to są jeszcze inne. Czy byś zaprezentował któryś egzemplarz? To jest ciekawe pytanie, ponieważ te lekcje, te przedmioty, każdy z nich zawiera jakąś niezwykłość. No, ten z roku 20 jest dla mnie najstarszym. To jest rok nawet 1920. Dobrze, mów dalej, ja będę pokazywał, dobrze? Jeszcze pisany takim językiem, no dość niecodziennym jak na dzisiaj. W latach 50. mieliśmy szczególną sytuację w naszym kościele. Funkcjonowały jak gdyby dwie lekcje, jedne drukowane, a drugie przepisywane na maszynie. Ten okres trwał 5 lat. Po czym już pamiętam bardzo dobrze lekcje, które miały ten format A5. To lekcje, które, to, tak? Lekcje, które zawierały w sobie taką samą treść jak dzisiaj, ale skupione były na kilku kartkach. No i trzeba było dużo myśleć, dużo mówić, ażeby przy studium lekcji objąć całość. No, te lekcje z lat 80., 70. to może, już prawie... Może chwilkę się zatrzymajmy, bo tak, tutaj mamy, zacznijmy tak chronologicznie, może jedną kamerę nawet tutaj zaproszę, żeby ten stół nam objęła cały. Mamy te lekcje z lat 20. Bardzo źle się czułem, że bez rękawiczek je prezentowałem, bo one naprawdę zaraz się mogą w rękach rozpaść. Chwilę na prawo, lata 30. Tam te z 20 jeszcze lekcje, tak? Lekcje biblijne. Tu już mamy lekcje biblijne. Tu są te małe formaty wprowadzone. Kwestia czego? Reglamentacja papieru czy jakieś praktyczne cele? Proszę o podanie tutaj mikrofonu. Tak, to były duże trudności w okresie takiego mocnego komunizmu, gdzie o papier, o ryzę papieru trzeba było zabiegać. Były przydziały, sprowadzało się z zagranicy i trzeba było się jeszcze tłumaczyć, z tego. Tłumaczyć i dzielić z państwem. Rozumiem. I przechodzimy teraz do lat 50., czyli to jest ten 80. i to jest ten podręcznik niebieski, zgadza się? Tak, to już jest prawdziwy podręcznik z uwagami, z dopisami, z komentarzami.
bardzo ułatwiał ten podręcznik pracy nauczyciela, kiedy stawał przed klasą i cały materiał miał przed sobą. I ten format, ten schemat lekcji funkcjonuje w zasadzie już do dzisiaj, bo dzisiejsze lekcje wyglądają w podobny sposób, mają ten sam format i zawartość lekcji jest podobna. A pomiędzy lekcjami blankiet sprawozdania misyjnego. Co to takiego? No, to był niezwykły blankiet, czyli takie sprawozdanie, w którym każdy członek zboru, każdy członek szkoły sobotniej, mówię każdy, zobowiązany był do wypełnienia takich rubryk, takich pytań. Obecność na nabożeństwie szkoły sobotniej, codzienne studium lekcji, co było bardzo ważne, codzienne czytanie roku biblijnego, no, udzielona pomoc, udzielanie lekcji biblijnych. To była taka cotygodniowa spowiedź naszych członków w czasie nabożeństwa. Oczywiście spowiedź w tym pozytywnym znaczeniu. Dzisiaj patrzymy na to troszkę z takim zaciekawieniem i zdziwieniem, tak lekko to określę może. Natomiast dzisiaj mamy tyle informacji, która do nas dociera, że te informacje jak gdyby idą trochę w zapomnienie. Dobrze, cofnijcie się troszkę, bo coś tam dostrzegłem bardzo ciekawego, a z nami jest dzisiaj też nie tylko pastor, ale artysta śpiewający, a jak śpiewanie, to przecież właśnie taka adwentystyczna liturgia, gdzie śpiewu też nie brakuje. Natomiast pierwszy śpiewnik, najstarszy, który widzę na tej naszej niewielkiej ekspozycji, to śpiewnik z 1919 roku, który jest w języku... To jest śpiewnik w języku niemieckim. Nie było jeszcze śpiewników nie było polskich? Nie było w języku polskim śpiewników z nutami. Były śpiewniki, ale były tylko teksty pieśni. Natomiast w kolejnych wydaniach powstawały śpiewniki, które numeracją nawiązywały właśnie do tego niemieckiego śpiewnika. I prowadzący nabożeństwo, czy drugą część, czy pierwszą, zapowiadał pieśń numer 15, w języku niemieckim numer 48, bo ta informacja była ważna dla organisty, który miał przed sobą właśnie ten nuty ze śpiewnika niemieckiego. A jak to było? Bo początki adwentyzmu w Krakowie to właśnie ewangeliści z Niemiec, jeżeli się nie mylę. Czy pierwsza liturgia w Krakowie była właśnie w języku niemieckim, czy zawsze odbywała się w języku polskim? Może nie. Pierwsi pionierzy adwentyzmu dotarli do nas z Czech. Z Moraw. Moraw, tak. Natomiast tutaj chodzi o Kraków. Tak. Natomiast pastorzy niemieccy byli bardzo często, funkcjonowali w początkowej historii naszego zboru. Pastorze Zenonie, pieśni syjońskie, czy syjońskie, skąd w ogóle ta nazwa, co ona oznacza? To jest określenie zaczerpnięte z Biblii, bowiem Syjon geograficznie to góra, na której stała świątynia, a to w proroctwie również zostało wykorzystane jako symbol ludu Bożego. Michale, czy może jakaś anegdota z powstaniem pierwszego adwentystycznego śpiewnika z nutami? Jak to powstawało? Czy to było wszystko takie proste? No tutaj mógłby tylko odpowiedzieć brat Andrzej Smyk, który był redaktorem, którego staraniem powstał pierwszy śpiewnik pieśni i z nutami. Śpiewnik ten właśnie miał tą formę wielkiej księgi. On był bardzo niepraktyczny przy nabożeństwie i kilka lat później wydano śpiewnik, który zawierał tylko tekst, ale był bardzo przydatny dla członków zboru uczestniczących w nabożeństwie. Mm-hmm. Czy jeszcze coś tutaj powinniśmy wyróżnić na tej naszej wystawie? Jakieś najważniejsze, czy zdjęcie na tej osi czasu, czy jeszcze któryś eksponat? No, każde zdjęcie zawiera w sobie jakąś ciekawą
jakąś ciekawą historię. Mamy tutaj na przykład zdjęcia miejsc zgromadzeń. Mamy zdjęcia jakichś szczególnych zebrań. Tutaj jest Zbór Krakowski w latach 50. Potem mamy lata 70. gdzie ja jest... tutaj kogoś rozpoznaję w ogóle. Tutaj ta tak, osoba. Czy to nie jest któryś z moich rozmówców dzisiejszych? Znane osobistości. No te wszystkie trzy osoby to postacie znane w Krakowie. Tak, rozumiem. Tę pośrodku też znam dobrze, to chyba moja mama. Prawda, zgadza się. No w latach 80. również mamy zarówno i ciekawych ludzi, jak i ciekawe wydarzenia. Tu niesamowite zdjęcie. Hotel Krakowia stojący Hotel do dzisiaj, chociaż już nie z tym zastosowaniem hotelowym. I wielki namiot, znamy to jako namiot kampowy, ale rozumiem, że właśnie z jakimiś programami ewangelizacyjnymi. W tym namiocie odbywała się tygodniowa ewangelizacja, trwająca no, codziennie przez tydzień. Niesamowite. Mamy też chór. Dźwięk Adwentu. Aha, to jest dźwięk Adwentu, rozumiem. No i przechodzimy do czasów obecnych. Noc Świątyń, Marcin Luter, na rynku, w zborze. Tych programów było bardzo dużo. Tutaj bardzo w latach 20. mamy ciekawe zdjęcie. Brat Polok, który jak gdyby żegna, który dziękuję bratu Grabarczykowi za długoletnią służbę jako starszego zboru w Krakowie. A obok niego siostra Walczyk, no i siostra Gabriela Jurek. Super, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję za naszą rozmowę i dziękujemy za udział w dzisiejszym nabożeństwie w stylu retro. To nie jest ostatnia atrakcja z okazji stulecia adwentyzmu w Krakowie. Główne obchody 25 września, ale czekają nas też bardzo ciekawe programy. Wystawa Biblii na plantach, tramwaj jeżdżący po Krakowie, gazeta informująca o działalności adwentystów. Więc śledźcie te informacje i zostańcie z nami, a za dzisiaj bardzo dziękuję.